Regularnie rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim. Adam Bielan. Regularnie rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim. Regularnie rozmawiam z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, przyznał europoseł Adam Bielan. Potwierdził, że wystosował do Jarosława Gowina wezwanie o wydanie siedziby i dokumentów partyjnych porozumienia. Myślę, że tego rodzaju sytuacja w PiS, przegapienia kadencji prezesa o 3 lata, nie mogłaby się wydarzyć. To jest bardziej dyplomatyczna odpowiedź. Co sądzi Jarosław Kaczyński na temat tej sytuacji, powiedział. Zapewniał zarazem, że nie jest rolą PiS ani jakiejkolwiek innej partii ingerowanie w wewnętrzne sprawy porozumienia. Proszę zobaczyć, jaka jest niekonsekwencja argumentacji asystentów pana Jarosława Gowina. Mówią, Adam Bielan wraz z grupą swoich współpracowników rozbija partię na zlecenie PiS, a później biegną na Nowogrodzką i mówią, Jarosławie Kaczyński, interweniuj w porozumieniu, zrób porządek, ponieważ my sobie nie dajemy rady, ocenił. W programie Sedno Sprawy w Radiu Plus Adam Bielan był pytany, kiedy ostatnio rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o sytuacji w porozumieniu. Rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim często, jest liderem Zjednoczonej Prawicy, a mnie zależy na stabilizacji ZPN, przyznał Bielan. Pytany, co prezes PiS sądzi o tym, co się dzieje w porozumieniu, Bielan zaznaczył, że trzeba o to pytać rzecznika PiS. Myślę, że tego rodzaju sytuacja w PiS, przegapienia kadencji prezesa o 3 lata, nie mogłaby się wydarzyć. To jest bardziej dyplomatyczna odpowiedź. Co sądzi Jarosław Kaczyński na temat tej sytuacji, powiedział. Zapewniał zarazem, że nie jest rolą PiS ani jakiejkolwiek innej partii, ingerowanie w wewnętrzne sprawy porozumienia. Proszę zobaczyć, jaka jest niekonsekwencja argumentacji asystentów pana Jarosława Gowina w mediach. Mówią, Adam Bielan wraz z grupą swoich współpracowników rozbija partię na zlecenie PiS, a później biegną na Nowogrodzką i mówią, Jarosławie Kaczyński, interweniuj w porozumieniu, zrób porządek, ponieważ my sobie nie dajemy rady, ocenił Bielan. Europoseł powtórzył, że 4 lutego Krajowy Sąd Koleżeński Porozumienia wygasił kadencję Jarosława Gowina, jako szefa porozumienia, ponieważ kadencja ta skończyła się w 2018 roku. Natomiast po tym fakcie, jak ocenił Bielan, Gowin wraz ze swoimi zwolennikami zaczął nielegalnie usuwać ludzi z porozumienia. My nikogo nie wyrzucamy z naszej wspólnej partii, wręcz przeciwnie, zachęcamy do współpracy, apelujemy o to, żeby emocje wygasić, bo to nie służy naszej partii i Zjednoczonej Prawicy, przekonywał Bielan. Dodał, że jest spokojny, iż sąd powszechny przyznaje mu rację. Zaznaczył, że wicepremier Gowin powinien zająć się swoimi sprawami rządowymi, a sprawy partii zostawić ludziom, którzy chcą uporządkować te kwestie po gigantycznym bałaganie, które on i jego współpracownicy w porozumieniu narobili. Potwierdził, że wystosował do Gowina wezwanie o przekazanie siedziby partii i kompletu dokumentów. To jest klasyczne wezwanie do przekazania kompletu dokumentów. Oczywiście nie zamierzamy przychodzić ze ślusarzami, usuwać kogokolwiek z lokalu, choć słyszałem, że Jarosław Gowin pierwsze, co zrobił, to wymienił zamki, powiedział Bielan. Chcemy zbadać politykę finansową partii, chcemy wiedzieć, na co idą składki członkowskie, dodał. Pytany, co będzie jak Gowin zignoruje to wezwanie, Bielan powiedział, że będzie wtedy musiał zgłosić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o interwencję. W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 rok, na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne. Ponadto, zdaniem Bielana, 3-letnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 rok, bo na nadzwyczajnym kongresie partii jesienią 2017 rok wyboru prezesa nie przeprowadzono. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji Sądu Koleżyńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia przejął obowiązki prezesa partii.
Z kolei Jarosław Gowin i jego zwolennicy przekonują, że 5 lutego decyzją Krajowego Sądu Koleżyńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Z kolei w sobotę ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z porozumienia kolejnych 8 członków, w tym 3 posłów. Wśród wyrzuconych z ugrupowania są m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, minister członek RM Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski. Powodem tej decyzji było także wielokrotne łamanie statutu partii. Rzeczniczka porozumienia Magdalena Sroka powiedziała w poniedziałek w TVN24, że w tej chwili nie widzi innej możliwości niż odwołanie z rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego 3 członków RM, którym partia cofnęła rekomendacje.